Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii w grę Frostpunk. Póki co, jakoś sobie tutaj powoli żyjemy. Mamy już dzień ósmy. Póki co jakoś tego szczególnie nam niczego nie brakuje poza tą surową żywnością, ale no, opracowujemy sobie nową technologię, a dokładnie cieplarnię, która pozwoli nam hodować rośliny w tych jakże przerażająco mroźnych warunkach, bo jest tutaj aż minus 30 stopni, no dla mnie to jest po prostu aż niewyobrażalne. No ale no, jak widać można. Oj, coś tutaj się stało. Pierwsza amputacja. Musieliśmy dokonać amputacji, by ratować życie tego pacjenta. Teraz ta osoba nie będzie zdolna do pracy. Zastanów się nad wprowadzeniem prawa dom opieki lub protetyka. No nie wiem, czy chciałabym tutaj mieć taki... Nie wiem, czy będziemy robić dom pomocy. Poszukamy raczej jakiejś może innej alternatywy. Przyspieszmy sobie. Okej, księga praw. Czyli dopiero jak mamy dom opieki, to możemy stworzyć tę protetykę. No w porządku, niech tak będzie zatem. Jeżeli taka jest tutaj kolej. Zatem stwórzmy sobie dom opieki. Myślę, że będzie on... Coraz mniej miejsca mamy. No w porządku, niech będzie tutaj. Ja stworzę sobie kilka ścieżek, byśmy mogli sobie tutaj... Czy my tu mamy lukę? Tak. O matko, jak ja to zrobiłam? No trudno. Jakoś musimy z tego wyjść z twarzą. Mamy 14 wolnych osób. Okej. Mamy max. Tutaj jedna może wskoczyć. Tu mamy max. Tutaj mamy fulla. W pubie 5 na 10 jest. Niech będzie 10 na 10. Okej. Mamy cieplarnię, więc fenomenalnie. Zróbmy ją sobie może w tym miejscu i tym samym fajnie by było zrobić modernizację tych lecznic. Dzięki lepszym narzędziom i metodom pracy ludzie zatrudnieni w lecznicach będą leczyć chorych 10% szybciej. Myślę, że to jest bardzo dobre, szczególnie, że liczba tych chorych cały czas nam rośnie, co niekoniecznie mi się podoba. Rdzenie parowe. Właśnie użyliśmy pierwszego rdzenia parowego. Rdzenie parowe to niezbędne części składowe zaawansowanych technicznie urządzeń. Nie możemy ich produkować w naszym mieście, więc miejmy nadzieję, że zwiadowcy będą je znajdować w trakcie swoich wypraw. Ok. Niech zatem tak będzie.
Następna informacja. Przerażony pacjent. Jednemu z naszych ludzi grozi śmierć, ale nie zgadza się on na amputację. Krzyczy, że nie chce, aby ktokolwiek dotykał jego nogi. Upiera się przy swoim, choć gangrena może zabić go w ciągu kilkunastu godzin. No nie ma opcji, trzeba amputować, jak mus to mus. Protesty w związku z opieką zdrowotną. Pilna potrzeba leczenia. Kapitanie, na ulicy zebrali się protestujący. Liczba nieleczonych pacjentów wzrasta, ty zdajesz się lekceważyć ten problem. Ludzie żądają, żebyś się tym zajął. No dobrze, stwórzmy zatem kolejną lecznicę. Niech tak będzie. W porządku, mamy lecznicę. Tak jak sobie wszyscy życzyli. Nawet możemy dać fulla. Nie, nie możemy. Brakuje mi inżynierów. Dajmy piątkę. A do cieplarni damy 11 dzieci. Dziesiątkę, bo dziesiątka jest na full. W porządku. No liczę, że ta żywność nam wzrośnie. A ilość chorych ludzi spadnie. Dobra, czyli teraz tak, zaczyna nam się kończyć węgiel. Więc tym samym stworzymy sobie kolejny moduł węglowy. Jest jakiś inny symbol, dlatego zastanawiam się, czy to jest, chodzi o to samo, czy nie. Tutaj mogę zacząć wytwarzać kolejny. No w porządku, zatem niech tak będzie. Tutaj sobie wytworzymy od razu drogę. O, tak powinno być idealnie. Dobrze, wskoczyła modernizacja lecznic. Jeśli chodzi o kwestie... Młot węglowy pozwala budować młoty węglowe. Młot węglowy wypłukuje węgiel na powierzchnię. Wydobywanie węgla. A może wydobywanie węgla weźmy? Zróbmy tak. Pełniło się miejsce na zasoby. Skład zasobów. Okej, czyli jak mamy tutaj skład zasobów, to chyba jeszcze jest... prowadzą zasoby z ludzkich... Oczekuję. Spadajmy.
Potężnie spada nam nadzieja. Bardzo niedobrze. Wybierz dla nas drogę. Ład społeczny i dyscyplina. Udostępniona zostanie nowa kategoria praw ład społecznych. Ład społeczny. Wiara i siła duchowa. Zostanie udostępniona kategoria prawa wiara. Okej. Straż sąsiedzka. Wyszli tu oddział terenowy, by założyć obóz terenowy. No jest to do rozważenia. Tym samym no trochę mi smutno, że ta nadzieja nam tak potężnie spadła. Nie ma tej surowej żywności i zapełniło się miejsce na zasoby. Aha, czyli potrzebujemy skład zasobów. Nie mamy stali. Nie mamy stali. Dobra. Złoże węgla. Nieprzekonani chcą odejść. No nie zginiemy, damy radę na spokojnie. Nie pozwól Londyńczykom zburzyć spokoju w mieście. Zostało 9. Dobra, tu mamy młot węglowy. Ech, to się porobiło. Spada nam węgiel przepotężnie. Tutaj mam skład zasobów. Tu barak zbieraczy chyba powinniśmy mieć. Przynajmniej tak to rozumiem. Wydobywanie węgla. Jeden rdzeń parowy aż potrzebujemy. Okej. Strażnica. Zróbmy sobie zatem jedną strażnicę. Maszyna drążąca. Jak wygląda kwestia? Może zróbmy... Aha, 25 stali. No dobra, czyli sobie nie zrobimy. Czyli tutaj już praktycznie do wszystkiego potrzebujemy stal. No dobra, czyli tak. Kopalnia. Tartak węglowy i kopalnia węgla. Czyli my w ogóle nawet nie możemy mieć huta. Róbmy hutę. Róbmy hutę. Q.
Kurczę, no, spada nam ten węgiel potężnie. Bardzo niedobrze. Zapełniło się miejsce na zasoby. Tutaj jest skład zasobów. Barak zbieraczy. Okej, czy jak ja sobie tutaj dam ludzi, to czy oni zaczną mi dawać troszeczkę tego? Spadajmy, weźmy zasoby i może wróćcie nam do domu. Aktualnie mamy wieżę, ale nie mamy ludzi. Dobra, z pubu jednego robotnika weźmiemy i wrzucimy go tutaj. Brakuje mi potężnie węgla. Tu jest ta lecznica, pap. W sensie to jest tu niepodłączone do niczego, czy czemu to się nie chce wybudować? Może teraz będzie. Dwadzieścia siedem. Generator się wyłącza. Bardzo niedobrze. Samobójstwo inwalidy, o matko. Mężczyzna, któremu kazałeś amputować nogę, właśnie popełnił samobójstwo. Zostawił list. Nie potrafię żyć w ten sposób jako bezużyteczny kaleka. Nie chcę być ciężarem. Jeszcze jedną gębą do wyżywienia. Rośnie zadowolenie, zmniejszy się nadzieja. Dobrze, weźmiemy protetykę. Musimy jeszcze chwilę odczekać. Generator się wyłącza. Bardzo niedobrze. Londyńczycy rosną w siłę. Ojejku, najgorzej na świecie. Nie dosyć, że nam generator nie działa. Myślę, że tutaj zrezygnujemy z kilku. Na rzecz węgla. Metalu trochę wskoczyło. Czy nie trzeba właśnie drugiej tej? Strażnicy zrobić. Żeby trochę. Dobra, mamy hutę. I tym samym potrzebujemy 25 sztabek. Dobywa rudę żelaza z głębokich złóż i przetwarza ją na maksymalnie 46 jednostek stali w ciągu jednego standardowego dnia pracy. Czyli to mamy
Zniszczy źródło. To niedobrze. Ale gdzie inaczej mogę to postawić, jeżeli to nie chcę w żaden inny sposób się przyłączyć? No trudno. Chyba musimy poświęcić jedno po prostu. Jest to dla mnie dosyć nielogiczne, ale cóż mogę zrobić? Przydałoby się więcej ludzi. W cieplarni jest za zimno. Dalej mamy problem z ogrzewaniem. Potrzebujemy więcej węgla. Młot węglowy. Kopalnia węgla. Mamy rdzeń w ogóle? Jakikolwiek? W ciągu dobywa 26 węgla. Zróbmy to w ten sposób. No jakoś musimy wyjść z tej sytuacji. Potrzebujemy jeszcze tutaj drogi. No jeszcze 3 sztabki. No dobra, musimy to jakoś przetrwać. Nowe prawo. Chyba najpierw musimy tutaj z adaptacją trochę zadziałać, bo musimy podpisać czas pracy wydłużony do 24 godzin, ponieważ zaczyna nam brukować tego węgla. Jak się z tego odkujemy, to będzie lepiej. Tu tylko ten automaton działa. Wyłączmy go. Tutaj go wrzucę. Wrzućmy sobie jedną osobę. Jest za zimno. Nie mamy ogrzewania. Trochę lipa. Nawet nie mogę drugiego poziomu włączyć. Jakby zmniejszyć zasięg. Potężnie niedobrze. Włączmy zmianę awaryjną. No, inaczej zamarzniemy, no bardzo mi przykro. Thank you.
to zróbmy. O nie. Chociaż nie, dobrze. Wzrasta temperatura, więc... Chociaż tyle dobrze. Okej. Wróciliśmy. Dobra, spowolniło się normalnie. Mroczna jaskinia. Wyruszmy. Brakuje mi cały czas ludzi. Śmierć z przepracowania. Zakończmy zmiany awaryjne na dziś. Okej. Możemy sobie ulepszyć. Huta. Dajmy jedną osobę chociaż. A tutaj mamy strażnic. Okej. Poszło. Wprowadź prawo protetyka. Dobra, jakoś w miarę się podnosimy. No, czyli faktycznie uratowała nas ta kopalnia węgla. Idealnie. Troszeczkę się odkujemy, to wrzucimy sobie poziom drugi, ale jak na razie odłóżmy sobie trochę tego węgla. Pomoc w samą porę. Kapitanie, jakieś dziecko wspinało się na generator, poślizgnęło się i spadło, ale na szczęście zostało złapane przez członka straży sąsiedzkiej, który patrolował okolice. Następnie mężczyzna zaprowadził dziecko do jego matki i dał obojgu surową reprymendę. Mogło się skończyć złamaniem nogi albo czymś jeszcze gorszym, gdyby nie czujność naszej straży, skomentował jeden z sąsiadów. Dobrze, że ją mamy. Super. Więc warto było zainwestować. Szkoda mi ludzi na tę straż, ale z tego co widzę, no chyba chcąc nie chcąc muszę zainwestować w to. Super. Baza terenowa. Pozwala zebrać oddział terenowy, wysłać go, aby złożyć stale do miasta. No na razie niestety nie mam tyle ludzi. Mogliby się zacząć rozmnażać. Nie powiem. Automatony. Surowce. Parowy młot węglowy. Wydobywa węgiel na powierzchnię, tłocząc parę pod ogromnym ciśnieniem. 1300. Dobra, no na razie jakoś tam w miarę
Idzie to do przodu. Zimne domy. Ogrzejmy część domów. Mam nadzieję, że to przejdzie. Na razie się wstrzymam, bo te sztabki metalu tak średnio idą. Huta. Dajmy tak. Nowe prawo. Zróbmy tę protetykę. Dobra. No dobrze, moi drodzy. Myślę, że w tym momencie zakończymy nasz odcinek. Jeżeli macie jakieś sugestie, zostawcie komentarz pod filmikiem. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zapraszam do zostawienia łapki w górę. A jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami z naszej nowej serii, to serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia. Cześć.